Witamy Was w 13 epizodzie Skatecastu. Szczęśliwa trzynastka. Nie mów tego. Chciałem porównać do ostatniego info. Ostatniego filmu info. Nie, to nie będzie ostatni podcast. Zobaczymy. Zobacz, to jest szczęśliwy podcast. No. Szczęśliwy. Każdy się cieszy. Wszyscy, tak, absolutnie. Tak. No dobra. No i co tam powiesz? Jak tam u ciebie? Jak tam żyćko? No. Panie kochany, redaktorku kochaneńki, jak tam u ciebie? Z góry przepraszam, bo może być słychać taki nieprzyjemny szmer w słuchawkach, to zapewne piekarnik. Wiadomo. No. Życie nam smacznego. Smacznego jajka. I w ogóle. A właśnie, no zamiast się oblewać wodą, to lepiej posłuchajcie podcast. No i idźcie na deskę. Jak tam pogoda u was pozwoli. No, u nie nas, pijcie. U nas może pozwoli. No, będzie super. Nie pijcie za dużo. Albo pijcie. Jak chcecie. Ja was uczyć nie będę. No i co tam w ogóle powiesz? Jak tam? Co się ciekawego wydarzyło? Co się wydarzyło? Nic. W świecie deskorolki? No nie wiem. W Polsce dużo się wydarzyło. W Polsce bardzo dużo się wydarzyło. No. Pamiętacie jeszcze firmę Abordaż? No coś tam pamiętam, nie? No. No znam założycieli nawet osobiście. W sumie, wydaje mi się, że taka krótko istniejąca firma z Trójmiasta, zdaje tak. się. Mhm. Bobek, Bartek Grzelecki i Jacek Wojciechowski. Od filmu Regres. Zdaje się. No i właśnie z okazji 10-lecia filmu powstała... Filmu. Tak. Info? Nie, regres. A, z okazji regresu. Tak. Powstała deska z okładką info. Właśnie z trikiem z filmu Regres. To był ten drop. Drop. Lizard King, tak zwany. No faktycznie, słyszałem to określenie. Deska spoko, ja bym na ścianę dał. Wyślijcie, Bobuś, wyślij tam deskę. O ile Bobek zarządza jeszcze. O ile nas słucha. No, albo Jacek, znamy się, poznaliśmy się w Grudziądzu, wyślij deskę. Do studia będzie na ścianę. Wiecie, gdzie jest studio? Jest u mnie, no to co? To ja będę miał zapraszamy do Torunia. Piękny gadżet na ścianę. No oczywiście. W każdym razie ja jestem ciekaw, co się jeszcze w ogóle z Abordażem dzieje, no bo... Nie wiem. Goły tam jeździł przecież przez jakiś Wojtek czas. Wojtek Szczot. No, dobre nazwiska, mocne nazwiska. Może coś się odrodzi. Coś jeszcze się tam będzie działo. No. Czekamy, obserwujemy. Im więcej polskich firm, tym lepiej. Wiadomo. U nas jeszcze nie jest tak dużo tych... Od blatów, jak powiedzmy na świecie generalnie. Już o Stanach nie wspominając, bo mówię, tam raz w tygodniu firma powstaje nowa. No, odnoszę wrażenie, że kiedy powiedzmy jakiś pros już jest tak, no najlepsze lata jazdy ma za sobą. To zakłada firmę. No. Myślę na przykład Cody McIntyre. No, założył firmę jakąś, nie? Tak, z Snake Farm to się bodajże nazywa. Gdzie był ten klip powitalny, robił, zdaje się, firmóweczkę, Nolly Backside Big Spina z wybitki, przez jakieś tam auto a la NASCAR, coś w tym stylu. Świetnie. Okej, ale co ma to wspólnego z deskorolką? No, tego nie wiem. W Stanach wszystko ma wspólnego z deskorolką. Wszystko. Może i tak. No, tak jest, niestety. No, ale co? Liczę, że w kwestii Abordaż jeszcze będzie coś słychać. No, ja też. Całkiem na zajawę firma to była. No, takie te ich grafiki były takie morskie, że tak powiem, około. No, coś w tym stylu. Ale goły miał promodel. Tak. Miłosz Rebeś robił zdjęcie. Widziałem deskę net na żywo. Fajnie by było, gdyby jeszcze gołego też było widać na desce więcej. No. Bym chciał z nim pojeździć kiedyś. Do pewnego momentu uważałem, że to jeden z najlepszych styli w Polsce. No tak, no tu nie ma co dyskutować. Znaczy, mówię do pewnego momentu, no bo teraz tak go po prostu niewiele widać, no ale no kurczę, czekam. Czekamy. No. 15 kwietnia zarezerwujcie czas. Jeśli jesteście w Szczecinie. A jeśli nie, to i tak zarezerwujcie czas, żeby jechać do Szczecina. Bo są dwa wydarzenia w ten dzień. Jedno w Szczecinie, drugie w
Krakowie. No dobra, zastanówcie się, gdzie wam bliżej. My chcemy powiedzieć o wydarzeniu w Szczecinie. Game of Skate, które będzie miało miejsce w galerii Turzyn. Jeżeli czujecie się na siłach, macie jakiś tam zestaw trików na flacie. Organizowane wydarzenie przez stowarzyszenie Switch. Znam chłopaków ze Switcha, pozdrawiam. To chyba triki na Switchu tylko. Co tam zrobisz w takim razie? No jedziemy do Szczecina. Body Variale. Tylko. I Riverty. I już. Switch Frontside'a. I Noli Varial Flipa. O, no. Jak będę miał dobry dzień, to zrobię Switch Backside Flipa i Switch no. Varial Heela. Nice, będzie. No. To także... nie wiem, może tam będę obok podium. Chłopaki ze Szczecina, wiem, że nas słuchają, także... trzeba pozdrowić tutaj. Pozdrawiamy serdecznie. I widzimy się w tym roku. Być może musisz do zobaczenia. Jechać, musisz jechać, namawiam cię no cały dobra, czas. No nigdy nie byłem w Szczecinie. No. Może być fajnie. Ale za to powiem, że ma być tajemniczy Bestrick na Game of Skate. I to mnie ciekawi. Bestrick na Game of Skate? Tak. Jak to w ogóle ma być? Tajemniczy jest. Aha. Nic nie wiem. Jest tajemniczy Bestrick. No. Tajemniczy Bestrick. No dobra, no czekamy na jakąś relację z zawodów. No. I no, no jedźcie, no, co mogę powiedzieć. No. No. Tym razem z trochę z innej beczki. Summer's End Skate Camp. Od Polish Skate Federation. W Barcelonie obóz deskorolkowy. Czy możecie wyobrazić sobie coś lepszego? No. Barcelona. Przelot samolotem, zakwaterowanie w hotelu, codzienna jazda na desce. Wyobrażam sobie coś lepszego. Naprawdę? Naprawdę. Przyjechanie do Torunia. Aha. Pojeżdżenie z nami na auli. Ale przelot samolotem też wliczony? No coś. Jak chcesz, nie? Trzy posiłki? Coś się wymyśli. I też taka dobra załoga, jak w przypadku Summer Skate Camp? No jestem ja, jesteś ty. No dobra, też na poważnie. Źle, ale tutaj, jeżeli chodzi o kwestię obsady, mamy wśród instruktorów Grześka Górskiego. Niestety nie znam. Nie znam. Ale za to Andrzej Kwiatek. Wariat. Wariat, jak najbardziej. Czy on jest pro? Czy nie jest pro? Miał pro model w UFie. Czyli jest pro. Miał. No dobra, no zasłużenie. Nie pamiętasz tego modelu, gdzie zdaje się była grafika lwa, o ile się nie mylę. Muszę sobie przypomnieć. Ale Andrzej jest wariacie. Wiem, że na pewno był. Pamiętam Andrzeja jeszcze z czasów, no mówię tak pamiętam, chociaż się nie poznaliśmy, ale pamiętam jak brał udział w tym konteście America Gold Rookie i już wtedy miał naprawdę niesamowite triki, jakiś tam switch big spin hill ze schodów i wyobrażasz sobie, że ktoś robi coś w tym stylu jakiegoś takiego, no jakby nie patrzeć małego kontestu, no żeby tam dostać kilka par butów na przykład, czy coś w tym stylu. No. Ale Andrzej się niesamowicie rozwinął. Zrobił frontside, lipside w ostatnim UFie na tym, w Szczecinie na Filharmonii. Jest taki spot tam, że zjeżdżasz cały czas w dół i masz murki różnej wysokości. I Andrzej zrobił właśnie Oli przez taki transfer na następny murek, który jest niżej na front lipa. Tam chyba, nie wiem, czy dwie deski złamał, ale ja tam jeździłem dwa razy, także ja jestem pod wrażeniem tego no, triku. W każdym razie Andrzej jest niesamowity, tak. Ale spośród załogi jest również Tomek Kłos. No, wydaje mi się, że Tomek właśnie był też jakimś gościem, który brał udział w America Gold Rookie. Myślę, że ludzie z Krakowa mogą go bardziej kojarzyć. Ekipa Straight Crooked bodajże. Oby tak się wymawiało. No, bardzo proszę o poprawianie. Naprawdę ja nie mam tego za złe. Uczymy się. Uczymy się. Tymek Szczuka. What? Wariacik z Lublina. No tutaj się dzieje u niego, nie? Jakieś nollie, heel flip, no slide, big spin, heel out.
Bang. No, niesmosny. I Łukasz Kabelis Szostakowski. Przepraszam, ale niestety nie znam. Ja też nie znam. Ale fajnie tak do Barcelony sobie polecieć. No myślę, że to jest całkiem niezły deal. No. Termin od 25 sierpnia do 1 września, więc myślę, że dobrej pogody można się spodziewać, no i dobrej zabawy, więc polecamy. No, polecamy, jest polecajka. No. O czym chcielibyśmy więcej powiedzieć? O naszych znajomych. Paweł Madaliński. No wyślij tam po longsleeve, nie? Nie, no dobra. Żarty żartami, ale możesz. No, ja mogę od razu powiedzieć, jaki mam rozmiar. Siano Skate i goły PRD. I goły jest chyba z ekipy Ghetto Riders, jeśli dobrze pamiętam. Albo przynajmniej tak mi się kojarzy. Goły zrobił grafikę na longsleeve Siano Skate. Ja jestem ogromnym fanem. Grafika nawiązuje do ostatniego filmu. Siano obiecane. Siano obiecane. Jeśli nie widzieliście, to naprawdę, naprawdę film roku. Warto. Dla mnie film tamtego roku. No, w moim odczuciu jedna z mocniejszych produkcji tamtego roku. Także. No tam, ja bym powiedział, że no nie, no zresztą nie będę się tam licytował, co moim zdaniem było lepsze, czy gorsze, czy co. W każdym razie mocne, mocne uderzenie. Grafika też świetna. Świetna. O, ten motyw z telefonami. Polecam obczaić. Ja mam rozmiar M, jakby to kogoś interesowało. No, dla mnie XL, nie? No. Dobra robota, no, super, naprawdę. No to jest świetne. Jestem fanem. Może tym razem przeskoczymy trochę światowo dalej w głąb Europy. Region Brukseli. Brukseli? Tak. Naprawdę? Tak. No do tego nie jedziemy. Nie? Nie. A nie Lyon? Bohater tego, tego klipu, no nagranie miało miejsce tam w rejonie Brukseli. No, aha, to o to kolejne, chodzi. Kolejne mocne uderzenie ze strony Kariumy. No tutaj to... Bastien Salabanzi dołączył do teamu Kariumy. No, Kariuma działa. Nie będę tylko komentować. Nie chcę nawet wspominać ostatniego montażu Kariumy. Mogę zapomnieć. Ale czekam na film ze streetu. Tylko street. W tym momencie już team jest nieźle obsadzony, naprawdę. Luan i Salabanzi teraz. No. Widziałem, że tam Trevor Colden jeszcze jeździ. Jest Kelvin Hoffler. Tak. Tak się wymawia bodajże. No i oczywiście ci rajderzy, którzy są tam z Kariumą prawie od początku. Tyler Peterson. Ten Skate Goat. Też. Tak na niego mówią. Leandre Sanders? Chyba? Leandre Sanders. No. Tak. Ciekawe, kto jeszcze dołączy. No jak widać, mają pieniądze. No mają, marketing mają dobry, nie? Obsadzać. Berix promuje. No faktycznie, nie wiem czy widziałeś ten klip powitalny Bastiena. No właśnie, nie obejrzałem. Ale jeździł na tych deskach tej firmy powiązanej właśnie z Kariumą, to Bright. No jest. Jest, no. W każdym razie jeździł na tych deskach i mam wrażenie, że tak jakby to jest takie zjednoczenie, można powiedzieć. Jak że... Nike i Skate Mental. No tak, może tak być nawet. No. Że dajmy na to Zero i Fallen. Zero i Fallen. No, że to jest jakieś tam takie trochę powiązanie i że tutaj ten Bright i Kariuma. Dobra, Kariumą, nie? Ale że tak trochę odbiję od tematu. No z ASICS Skateboarding, nie? Mhm. Tutaj, jak myślisz, kto jeszcze do teamu trafi? Glenn Fox właśnie wstawiał teraz na Instagrama. Ale... Szmat i Chaffin tak samo. Tylko, że Szmat i Chaffin to jest też taki gość, że on... Rok jeździ czy dwa dla jednej firmy i odchodzi. Nie no, czy to znaczy, że coś z nim jest nie w porządku? Może coś z nim jest nie w porządku. Czy po prostu nie coś wiem. Innego? Ale dobra. Kogo byś jeszcze w ASICS-ie widział? Wiesz co, to jest trudne pytanie, no bo nie wiemy, jaki vibe ma mieć w ogóle ta firma. To jest dla mnie firma zagadka w tym momencie. No bo deskorolkowo tak naprawdę nic o niej nie wiadomo. No. No,
dobre buty do biegania w każdym razie, do uprawiania sportu generalnie, więc... No dobra, to jak już wszystkie firmy idą w deskorolkę, to kiedy Ambro? No. Ale widzisz, no to niekoniecznie musi dojść do skutku. No pomyśl na przykład o Pumie, że było faktycznie, no. Ale że jakoś tak jakby to się nie przyjęło. No o ile się nie mylę, Joey Brzeziński, on tam trochę tak jakby tym zarządzał, tak, można powiedzieć, tak, że tam tak. kontaktował się z Pumą, żeby oni tam jakby coś więcej inwestowali w deskorolkę, można powiedzieć, ale że nie byli zbyt skorzy. Gdzieś w którymś wywiadzie, zdaje się, o tym wspominał. No. No i co? No i poszedł w stronę swojego footprinta. Nie komentuję. Wkładki spoko, buty. No, podobno są spoko straszne, ale design butów nie dla mnie. Wizualnie mi się nie podobają, ale kto wie, no może są w porządku. No. Ale Kariumy? Ja bym sprawdził Kariumy. Mają ten swój model, ten co wszyscy w nich jeżdżą. Katiba się nazywa. Katiba. I kolorystyka czarna z brązową gumą. Jestem ogromnym fanem. Czarno-białe. Kariuma, wiecie, nie, skatekas, nie, dla mnie. 4-6. Czy ktoś w Polsce jest odpowiedzialny stricte za Kariumę? Wiem, że na mini rampie są dostępne na pewno. Ej, właśnie. Bodajże na Supersklepie. Supersklep jest chyba sponsorem PNP Areny. Aha. Czyli trzeba Gerbera. Gerber, jak tam? Bo widziałem baner u niego na skateparku Kariumy i Gerber jeździ sobie w Kariumach. Także... No to co, Bartek no. Bardzo prosi o rozmiar 46. Katiba Pro. Tak. No Gerber załatw, tam wodzu, proszę cię. Ale zobacz, co w ogóle się teraz dzieje. Tu buty, tam long sleeve. No i wszystko, wszystko, nie? Ja nadal upraszam o moją klub matę, jeśli już mogę. No dobra. Nie no, ale co sądzisz, jeśli o Bastienie w Kariumie? Cieszę się, że będzie dostawał pieniądze za jazdę, bo był i jest niesamowity. No, najlepszy Caballerial Flip? Ever. Ever. I no. Chyba jedyny Cab Double Flip, taki robiony z czegoś. Tak. No bo tak to tam na flacie to pewnie Sewa robił. może Sewa do Kariumy? Sewa do Asicsa. No te buty może do niego jakoś by tak bardziej pasowały. A on chyba jakoś tak nie jest zbyt marketingową postacią, no bo jakoś tak nigdzie go nie chcą, już od dłuższego czasu. No, też zauważyłem. Jeździ dla Red Bulla. I GoPro. I GoPro. I tyle. No i dajcie GoPro też, nie dla nas. No, ale super. No, ja jestem tutaj pod wrażeniem. Cieszę się, że będzie dostawał hajs za jazdę. Tak. To jest dla mnie istotne. Jeżeli ma rodzinę na utrzymaniu, no to niech dostaje te pieniądze za jazdę. Tak. I najlepszy newsik. Best of the best. Jedziemy. Już. Możemy skończyć to gadanie na tym newsie. Lines of Bielawa. Jedziemy. 8 i 9 lipca. W zasadzie o samych zawodach jeszcze nie wiadomo tak naprawdę nic, o samym wydarzeniu nic, ale już jest określona data. Aż się trzęsę z radości. Jedziemy. No, musimy. Także jeżeli nie będzie was w Szczecinie 15 kwietnia albo w Krakowie, to 8 lipca bądźcie koniecznie w Bielawie. Tak. No tak. Bo my będziemy. Jeszcze jak. No to w tym roku musimy jechać. Podcast live robimy. Później będzie 20 przeprowadzonych wywiadów. No i dobrze. Będzie wypuszczane tydzień w tydzień. No dokładnie. Tutaj jakiś ziomek w czapce. Tutaj, ziomek w czapce. No tak, ze wszystkimi. Kto się nawinie? Właśnie, wybrałbym chyba ten Boniek Falicki, nie? Zarządza. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że faktycznie wcześniej to robił. Tam było Fractal Skateboards, tak? Dobrze mówię? Nie chcę. Widzisz, nie chciałbym skłamać. Ja właśnie też nie chcę. W każdym razie, jeżeli ktoś może podać więcej informacji, no to byłoby fajnie. No ale będziemy. No, ja już będę cię namawiał. Już dzisiaj cię namawiam. My nagrywamy 7 kwietnia. Czyli widzisz, mamy
3 miesiące. Jest szansa. Jest. No, jedziemy, nie? Już ugadane. Już się pakuje. 6 rano wyjazd. No dobra. No, już dogadane. No i tyle, no. Po prostu. Będziemy, wy też bądźcie. Widzimy się na Bielawie. Ciekawostki. Piękne. Ładnie, wstęp. Ładnie, nie? Ładnie. Wyszło mi. Ciekawostki. No dobra. Bardzo mi się podobają. Bardzo ci się podobają. Bardzo, bardzo. A co ci się podoba? No, buty, o których chciałem powiedzieć. To nie Kariumy. Converse łamane na oldtimers. No, jeżeli słucha nas ktoś odpowiedzialny za Converse. Michał Juraś. Przecież. No właśnie. No i tyle. Ale Michał nas chyba nie słucha. Dobra, Michał, najlepsze Oli w Polsce. Najlepszy. Nie ma lepszego. Najlepszy Varial Heel Flip. Noli Hill myślę, że. Noli Hill tak samo. Ten na Armii Poznań. Wow, z dachu. Tak, i to był to było na parcie w garażu Trójce. Tak mi się wydaje. Bo flip był na Grey Area. Nie. To odwrotnie. Odwrotnie. Faktycznie, dobra. Bo flip był tam z jakiejś rury czy czegoś na Grey Area. Pomyliłem filmy teraz. Flip był faktycznie na garażu Trójce, a Noli Hill był... In Search of the Miracles. Tak, faktycznie. Tak. Także jaki masz rozmiar, to załatwię zaraz. 43. Michał Juraś, prosimy o konwersy z oldtimersem w rozmiarze 43. Pozdrawiamy. Nie. Ale... Czy oldtimers umie w marketing? Bardzo umie w marketing. To już kolejna kolaboracja. No butów, uważam, nie? Że niedawno mieli też kolaborację z Vansem. Radzą sobie z tym całkiem nieźle. Bym się nawet nie spodziewał, że oldtimers tak będzie sobie radził. Jeżeli chodzi o buty, z tego co mi się wydaje, to ten pierwszy model, który został wzięty do pod lupę, że tak powiem, to jest One Star Pro, a drugi patrzę na zdjęcie i w zasadzie nie wiem, jaki to jest model. One Star wyglądają dobrze. No, myślę, że nie ma sensu, żebyśmy opisywali, jak one wyglądają, tylko najlepiej będzie samemu zerknąć i ocenić. W każdym razie mi bardzo pasują, no i naprawdę, chętnie bym kiedyś konwersy stestował. No, a także już zatwione, nie? Z góry dziękuję bardzo serdecznie. No dobra, to jest taka pierwsza ciekawostka. Drugą ciekawostką ty się musisz zająć. Bo nie wiedziałem o tym prędzej. No dobra. Ile znacie firm odpowiedzialnych za grip? Co ci przychodzi do głowy? Najlepszy papier, czyli Mob. No teraz ostatnimi czasy trochę przybyło, no bo jest Miles, jest Pepper, jest... Jezzap, Mob, Grizzly, Ashes. Ashes jest u mnie zaraz po Mobie. No Jezzap wiadomo. Czy mówiłeś o Jessapie? Mówiłem. A, dobra. O Grizzly też już mówiłem. No. Shake Jantowy grip. Nie no. Miałem nigdy. Ja też nie. Jakoś mnie odstraszał ten wielki napis, bo mój grip musi być taki stosunkowo czysty. No. Jakieś maluteńkie napisy tam ewentualnie. Skatecastu. No. W każdym razie powstało coś takiego jak Pocha World. I Pocha World najwidoczniej jest firmą, która zajmuje się taką tworzeniem, produkcją gripu, tylko... Ten brokatowego. Tak, że wiecie, jak tam grip się pięknie błyszczy, kiedy jest świeży, tak ten będzie błyszczący na kolorowo. I odnośnie tego gripu, odnośnie marketingu tejże firmy, nie wiem ile słuchaczy będzie pamiętać firmę Hubba Wheels. Pamiętasz? No ja pamiętam. Były dostępne u nas w Toruniu. Były. Kolorowe koła. Tak. Każde koło było w innym kolorze. To mnie przerażało. Nie mogłem na to patrzeć. Ja też nie. Ale miałem znajomego, który jeździł na tych też. Kołach. No. Także jeżeli kojarzycie, jak te koła były reklamowane, to Pocha World robi to samo. Idzie w tę samą stronę. No. Także... Może wytłumacz. Dziewczyny reklamowały koła.
Tak zwane szczucie cycem. Tak, tak przynajmniej no. W miarę grzecznie można o tym powiedzieć. No, no. Także, no. Marketing, nie? No, marketing. No, nie wiem, co z tego będzie. Team zaraz jakiś. Ale tak, ciekawostka, no. No kogo można by się było w teamie spodziewać? Braydona Szafrańskiego. Jak już jesteśmy przy hubie. No. On jeździł dla huby? No jeździł. On teraz jeździ dla Ghetto Child. Tak, 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 faktycznie. No. No. Tak. Zobaczcie, jeśli, jeśli chcecie. Co mogę powiedzieć więcej? Powiedz lepiej o skateparku zaprojektowanym przez Alexis Sablon. O właśnie, to jest całkiem ciekawe. Skatepark znajduje się w miejscowości Montclair. Wydaje mi się, że tak powinno być. Montclair. W stanie New Jersey. I jeżeli zerkniecie na zdjęcia, są na stronie Quarter Snacks. Rany, znowu, nie wiem jak to. Chyba dobrze. Chyba dobrze. No, jak co tydzień jest. This no. is Quarter Snacks. Co tydzień się zastanawiam, czy mówię coś dobrze. Dobrze, dzisiaj ładnie. Bardzo dobrze. Ładnie. W każdym razie uważam, że to super sprawa, no bo zdaje się, Alexis jest z wykształcenia architektką. Należy tutaj te feminatywy używać. Bardzo dobrze. Mądre słowa. Mądre słowa. Ale patrząc na zdjęcie, uważam, że skatepark jest naprawdę ciekawy. Wygląda jakby był... Na boisko do kosza? Tak? Albo na korcie tenisowym. Albo na, tak, 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 no. Tak wygląda. Więc wygląda fajnie. No szkoda, że jest tak daleko. U nas powinni zaprojektować. Nie, no my mamy skatepark, spoko. Mamy fantastyczne skatepark, no i tylko spoty. Tylko spoty. Street life. Chyba, że będziecie w stanie New Jersey w miejscowości Montclair. Montclair. No, zobaczcie. Tak, zobaczcie. Tak. Oddaję głos. Właśnie ja bym chciał tylko jeden montaż polecić dzisiaj. Tylko jeden? Tylko jeden. Jaki? Lock the Door. Dance Alone. I to było w San Francisco nagrywane i widać inspirację GX1000. Chociaż nikogo z GX1000 nikogo tam nie było. Nie było. Nie, ale to już druga ekipa, która się inspirowała. Nie było Jake'a Johnsona. No nie było. Był Frank Gerber i Elisa Steamer. Więc spoko. I Mason Silva. Ale on był tam chwilę tylko, miał, nie wiem, z 3 triki. Już nagrał 5 partów w jednym roczniku, więc... Czy Frank Gerber to najlepszy nos w deskorolce? No musiałem to powiedzieć. To jest bardzo ważne pytanie dla mnie. Prawdę powiedziawszy... Tak. Tak, no. jest najlepszy. A na drugim miejscu będzie Brian Anderson. Najlepszy nos? No. Nie ma drugiego miejsca. Dobra, tylko Frank Gerber. Potem jeszcze najlepsze wąsy muszą być. To później porozmawiamy o tym. O najlepszych wąsach? Tak. No, ja chciałbym jakąś sondę. Róbmy sondę. Najlepszy nos już wyjaśniony, to teraz najlepsze wąsy w deskorolce. Kiedyś bym powiedział, że Billy Marks, no bo ono było bardzo mało wąsów, a teraz to już... Wszyscy. Deeds. Wszyscy. Hejtor? No to spokojnie, też wrócimy. Kurde. No. Ale tutaj chociaż ja. Muszę się zastanowić. To jest. Piszcie w komentarzach. Poważna najlepsze sprawa. Wąsy. No. Także montaż możecie sprawdzić dla nosa. I tyle. Nie, no nie chcę się naśpiewać z czegoś wyglądu. A ja nie chcę, ja się nie naśpiewam. Ja lubię wyglądać. Naprawdę. Frank Gerber jest spoko. Tyle czasu jeździ i zdaje się, ja mam wrażenie, że on ciągle był w Antihero, przynajmniej no. Odkąd pamiętam. Mm. I zawsze się gdzieś pokazuje. Był taki moment, nie wiem czy w tamtym roku, czy w 2021, że Frank Gerber był na co drugim montażu. No, nie, tak że jeździł, tylko po prostu się tak pokazywał. Ale z drugiej strony on bardzo często ma jakieś takie gościnne triki w montażach tam w okolicy Kalifornii, muszę przyznać. Można to nazwać syndrom Mariusa Sivanena. Ej, to może być prawda, no. Bo do pewnego momentu Mariusz Sivanen był na każdym fińskim montażu z tamtej okolicy. Nawet na jakichś gościnnych, no na Skate Mafii to tam pełno razy,
Ale też, nie? Był moment, że Mariusz Sivanen był wszędzie. By się otworzył lodówkę, tam by był. Druga sprawa, że nie jeździł, że po prostu był. Był. No. Także no. Sprawdźcie ze względu na to, że San Francisco. I nos. I nos. No, te dwie rzeczy są najważniejsze. Przed mówieniem o montażach chciałbym powiedzieć, że nie chcę mówić o muzyce. Nie chcę się denerwować. A ja nie chcę mówić o montażach. Świetnie. No dobrze. O co chodzi z muzyką teraz? To przez Strobeka. No nie, no. No to, dobra, ale może to Strobe chyba bardziej się stara. Może najpierw powiedzmy o co nam chodzi. No bo ja mam wrażenie, chyba, no my się w tym zgadzamy, że muzyka obecnie w montażach jest jakaś taka, no nie wiem, niedopasowana. No niedopasowana bardzo. O co chodzi? W tym tygodniu jest jeden montaż, w którym muzyka jest całkiem spoko. Także no fajnie. No dzieje się. Czuję się źle, kiedy mam ochotę wyciszyć dźwięki deskorolki. No. Kiedy mam ochotę wyciszyć dźwięk. A muszę słyszeć deskorolkę. No dokładnie, trzeba. Ale musi być Silence is Golden wtedy. Dobra. Już się nie rozkręcajmy za bardzo. Muszę ochłonąć. Dobra, ochłonę przy... V&A. Tak, Victor and Augustin. Dzieciaczki z tego, z Paryża chyba, nie? Możliwe. No. Aczkolwiek był również Vince Palmer. Vince Palmer. Czyli nie, no w Berlinie tam też nagrywali. Widziałem. Na Milano Centrale. Ja poczekam, aż ty coś powiesz. Ja będę, coś powiem. Jak będę tylko wtórował. Będę mówił właśnie. No bo tak po prawdzie nie mam zbyt wiele do powiedzenia o tym montażu. Na samym początku ten Backside Bigspin przez tą kratę mi się podobał. Backside Bigspin przez kratę był dobry. No. I tyle nazwisk się przewinęło przez te blisko 5 minut montażu, że jestem w szoku. I 4 piosenki. 4 czy 3? 4. Dobrze mówię? 4. No. Ja miałem wrażenie, że były 3. No, ale mniejsza o muzykę, żadna nie była dobra. Żadna. No i był ten Thierry Gormit. Tak, nie pomyliłem w końcu nazwę. Mówisz o tym nazwisku poprawnie. Titi. Tak, tak zwany Titi. Truja na flacie i frontside blunt, zejście w środku murka. Mi się podoba. On robił też super rzecz. Najlepszy trik w tym tygodniu, moim zdaniem, to jest. Najlepszy trik w tym tygodniu? W tym tygodniu? W tym tygodniu, tak. Aż tak? No aż tak. No slide, nolly big spin ten w tył. Ten w tył. Ten trudny. I dalej dano slajda. No, on to robił nawet przez jakąś przerwę, tak, był taki murek, gdzie w pewnym momencie była taka przerwa między ten. Taka jak dziura, jakbyś miał dziurę. Albo dobra, jakbyś miał dwa murki obok siebie, tylko był jeden, ale z taką przerwą. I robił nolly big spina przez tą przerwę. I dalej nose slide. Dalej na nose. No i to jest trik tygodnia dla mnie. A nie kolejny trik, o którym chciałbym powiedzieć? Mów. Early grab na backside taila i to na krawężniku. Przyznam szczerze, że... Ty nie lubisz early grabów. Nie lubię, bo ich nie umiem. No. Chyba dlatego będę hejtował, bo nie jestem w stanie tego zrobić, bo fizycznie ale, nie potrafię. Ale early graph na backtaila, no ciekawa sprawa to jest. I na krawężniku. No. Kiedy to zobaczyłem, nie wiedziałem co powiedzieć. Manuel Szek? Szeks? Szek? No, Szenk? Może? Szenk? Nie, się to nie wiem. I co mogę powiedzieć? Widziałem jeszcze backside nosa na... takiej drewnianej ala rurce, tak. I zejście noli po drugiej stronie. Tak. Potrzebuję, to jest kolejny trik, do którego potrzebuję protipów, żeby to zrobić. Bardzo chcę to zrobić. Rurka drewniana, robisz nosa, schodzisz noli po drugiej stronie i tyle. To tak jak kiedyś razem z naszym wspólnym kolegą Krystianem uczyliśmy się 3-6 flipa i tłumaczyliśmy sobie, chcesz nogi jak do 3-6 flipa. No tak. Kopiesz 3-6 flipa i lądujesz 3-6 no flipa. No tak. No w zasadzie. No, to jest cały fenomen. Żadna filozofia, naprawdę. Ale pokazał się w tym montażu gość, którego ja bardzo lubię. Kto to taki? Leo Schuli. No, nauczyłem się wymawiać jego nazwisko ładnie. Cholet się pisze.
Z Cholete. Nie wiem, ale czy, się czy... wymawia Shulei. E nie było na końcu. Nie? Na pewno? Na pewno. Dobra to, ale się wymawia Shulei. Switch frontside, lipslide, revert. I noli backside flip na flacie. I to był noli kickflip revert. Ale to był, wiesz, noli flip i jakbyś reverta w powietrzu robił. Pięknie. No pięknie, ja się jaram. No, ale niestety on miał tylko te dwa triki. Chciałbym zwrócić uwagę, że w tym montażu widziałem najgorszego switch harda, jakiego widziałem w życiu. Naprawdę. Tak, myślisz, że to jest najgorszy? On był od niechcenia, nie? Strasznie. Nie zapamiętałem, kto to konkretnie był, właśnie, ale, też nie wiem, ale wyglądał, jakby osoba go robiąca nie miała siły, żeby go wrócić. No i co? Jeśli ktoś będzie zastanawiał się, w którym momencie, to jeździ gość w New Balance'ach, w Asicsach do biegania. To jest dopiero ciekawe. O właśnie, to jest ta osoba, która jeździ w Asicsach. A może to te buty to wyjaśniają? Może w Asicsach się dobra. Nie robi switch hard. Może ten switch hard flip na początku jest zły. Noli na frontside 5-o może też nie jest najlepsze. Tam było po prostu dotknij trakiem murek, taki Felipe Gustavo. Ale co za to powiesz o tym trzecim triku? Backside. To jakiś tam dziwny power slide. Backside, czy jakiś revert z big speedem? O co tu chodzi? To było fantastyczne. Ja wiem, że robisz to. Robię? No to jest teraz ten, twój challenge. Miałem jeszcze jakiś inny challenge, ale już nie zapamiętałem, co to miało no być. No comply body varial revert. Mogę to robić we frontside'ową stronę. Bardzo dobrze. No to zrobię. No i super, nagramy. No i dobrze. Świetnie. Ale za to dla mnie najlepszym trikiem w tym montażu... Ender? Nie, bo tam jeszcze coś było. Ale tam nawet nie pamiętam już, co w tym montażu było na koniec. Jakaś taka sekwa, że... Jakaś taka bez emocji dla mnie. Switch frontside 360 showit na Milano Centrale z trzech schodów. Robię to. Robisz. No, helikopter. To powinno się nazywać helikopter po prostu. Świderek. Wichura? A nie, wichura to było ten. Wichura jest opatentowana wichura w Warszawie jest... tak. Na Witosie. Pozdrawiamy. Tak. Swacha. I Siewier to robił. Tak, Siewier robił. No. To był full cup z Big Spinem bodajże. To ma w ogóle nazwę jakąś. Tylko nie pamiętam. Gazel. Gazel, tak? Chyba tak. Też, no tak mi się wydaje. Od butów. Od Adidasów. Dobry modelik. No. No. I tyle. No. Montaż, jak oceniasz? Tak średnio. Tak średnio. Trzy kropki. No. Ale dużo ludzi, nie? Bardzo dużo. No. Ale jakby więcej wydali. To już lepiej. I tyle. Zwiększyć jakość, a może zmniejszyć ilość ludzi? Zwiększyć jakość, zmienić muzykę. I zwiększyć ilość ludzi? Nie, coś nie. Coś się pokręciło. Czepiamy się dalej. No, bo jest czego. Jest tak czego, uważam. Tak. Ale dobra, tego jednego się nie czepię. Gabriela Mazzetto zostaje pro dla Harta. Tak. Jak ktoś nie wie, to pisze się Yard. Żart. 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 Ktoś nawet kiedyś z naszych znajomych powiedział, że kupił deskę Żarta. Zastanawiałem się, o co chodzi. Nie, bo J w hiszpańskim jest H. Tak. No. Javier. Sarmiento. Tylko Sarmiento. Dobra, nie będziemy już się tutaj o nim ten. A co sądzisz o samym harcie? Jarcie? Żarcie? O żarcie spoko, jestem zgłodniały. No. Nie wiem, no kiedyś każdy się jarał, nie? Firmą. Nie jarałem. Nie raj się. A oglądałeś taki film jak Now or Never? Oglądałem. I co sądziłeś? Nic. A, no i dobrze. Obejrzałem, zapomniałem. A ja mam net oryginał. Firma jest dla mnie bardzo nijaka. Nie wiem. Ale co sądzisz o tym przejeździe? Plus czyli... taki, że dziewczyna zostaje pro. Bardzo się cieszę. I więcej musi być pro dziewcząt. Tak. Kobiet. Robi back tail to fake. Ale to... Naprawdę. To coś... No ja tak nawet przetwarzałem, nie ujmując dziewczynom, czy są dziewczyny, które robią backtaila.
Bo albo ja nie pamiętam. Raisa Lil. Ona robi wszystko. Straszna muzyka jest w tym przejeździe. No nie będę ukrywał. I to jak to jest nagrane? No kamerzysta czy kamerzystka. No. Nie wiem. Nie wiem kto to zrobił, ale. Przejazd. Mówi się, że to niedźwiedzia przysługa. Tak to się mówiło. Ale backside 50, backside 180 w środku murka. Frontside 50, zejście backside. O właśnie. Mm. Szanuję bardzo. No. Nie potrafię do tej pory. Dobry styl generalnie. No dobry, mi się podobał. Fajne triczki na ławkach. Backside Crux. A zaraz potem na następnej ławce backside Smith. I widziałem też Nollie Late Flipa. Był. To w ogóle jest, byłem w szoku. Ja się uczyłem kiedyś Nollie Late Flipa. Nie rozumiem tego ruchu. Przecież nie umiesz Nollie Flipa. No bo Nollie Flipa nie trzeba umieć do Nollie Late Flipa. Ale myślę, że mogłoby ci się przydać. Nie, Nollie Varial Flipa. Miała taki, miała naprawdę spoko sekwę, dobry styl generalnie w sekwie half cup nose i potem backside flip przez płaski gap. Ten backside flip naprawdę mi się podobał. Tak. Bardzo fajny. Frontside fibble na rurze w dół. Był. Też mi się bardzo podobał. Frontside, boardside, ta rurze przy 11 schodach. To był ender. Jeszcze wcześniej był backside lip na rurze w dół. Tak, też tak, mocny. Tak. Backside lipside to jest trik, którego nie pojmuję. Do czego? No nie wiem, ja nie umiem tak wysoko się wybić. Pewnie umiem, ale mi się nie chce tego robić. Jestem za leniwy. Bym chciał umieć, ale no, nie może mogę. Od razu backside nose blunt. Tutaj muszę przemilczeć, bo moje próby nose blunta są dla mnie kompromitacją. Nagramy coś. Tak. Na fingerboardzie. A to bez problemu. Dobra, to jakby zmienić muzykę i zmienić operatora kamery. To teraz byłby super. No. Więc powiem tylko, że bardzo się cieszę, że zostaję prosem jakiejś takiej, powiedzmy, firmy ukształtowanej już. No. A nie oddali jej przysługi nagrywając to. No, to prawda. I używając tej muzyki. I dziwne wstawki. Triki dobre. Triki są dobre, naprawdę. Dobre, styl jest super, byle tak dalej. Tak. I wstawki. No, ominąć te wstawki tam. Kolejna rzecz, której można się czepić, ale no dobra. The Smuts Video. Co sądzisz? No, już się czepiam muzyki. I tyle. No dalej. Nie czepiam się, że jest Lumix GH5 lub GH5S. Nie czepiam się, że jest hejtor. No nie, no hejtora nie wolno się czepić. Hejtor video. No. Trochę tak. Ale trochę też kamerzysta nie daje rady. No. No są momenty, że jest ciężko. Oprócz hejtora, czy coś zapamiętałeś? Na blisko 20 minut montażu. Ponad, prawie 22. 21 i... Nie mów tego. No dobra. Prawdę powiedziawszy, nie licząc hejtora... Nic. Praktycznie nic. Ja tam nie wiem, kto to jest, bo tam tyle tych ludzi jest, że nie ogarnąłem. Większość w zasadzie. Był Elliot, którego nazwiska nie pamiętam, który jeździ dla Poetic Collective, który robi swojego no-stala i przechodzi na blanta. Piękne. No to jest fajne. Ciężka sprawa z tym jest, żeby z no-stala przechodzić na blanta. Dużo hejtora. No... Ale fejki flip z murka, taki lekki bang i hippie jump przez rurę. I hippie jump przez rurę. To było straszne. No to, ale jak szybko musiałeś ogarnąć, nie? No. Ile tam było? Z półtora metra może nie, ale z 2,5. Coś musiał takiego. Musiał mieć od razu nogi ustawione do tego. To szybka akcja. Slappy backside Smith był na takim murku DIY na banku. Pod takim wiaduktem. Zapamiętałeś to? Frontside nose blunt na murku, który też był takim na bęku. No. Też pod ala wiaduktem. I schodził w kąt. Tak. W ogóle uwielbiam takie spoty. To jest super. U nas na naszym skateparku jest, ale jest za mały. Dla mnie. I to jest problem. Nie zadowala mnie to niestety. Jest sekwa, którą musiałem sobie rozpisać. I już mówię.
Backside 50-50 na murku w dół, przy schodach. Nolly frontside, tailside to fakey na takim małym mureczku. Trochę większy od krawężnika. Czy to hejtor? No właśnie nie, hejtor. Nie wiem, czyli to... zapamiętałeś coś więcej poza hejtorem. Hejtor video, tak. Jednak nie. Half cup boardslide na ławce. I już mówię, zejście z boardslida takie, wiesz, jakbyś nolly robił, w pewnym momencie się zatrzymał w powietrzu i dopiero dokręcił. Z takim popem. Tak. Backside 180, fakie nose grind revert i frontside flip na flacie. Mocna sekwa. No, tylko że właśnie fakie nose grind takie, wiesz, od niechcenia było. No. No i hejtor. Dużo hejtora jest. Dużo wąsów. Dużo wąsów. Najlepsze wąsy. Tak uważasz? Kurczę. Teraz moje pytanie do ciebie. I do słuchaczy. Czy najlepsze wąsy ma hejter? No właśnie. No. Wąsy wąsami, ale czy ma najlepszego switchharda? Najlepszego switchharda. Firmóweczka. No. Nie pogniewałbym się, gdyby jego switchhard na płaskim był enderem. No, prawie tak było, bo było naprawdę blisko. No. Half cup na frontside 50, backside out na krawężniku. Wtedy jest na backside chyba. Nie, bo robisz half cuba i wbijasz się na frontside 50, że wiesz, jak jedziesz z fejki, to masz krawężnik za sobą. Rozumiesz? Nie. A, no i dobrze. Wszystko dobrze, no teraz wyjdzie, że jestem tutaj jakimś profanem. No dobra, half cup na frontside 50, backside out i switch backside tailside na mureczku. Switch back tail, a jak tak sobie przetwarzałem przed nagrywaniem podcastu. Switch back tail to jest najtrudniejsze chyba, co może być. Ale na murku? No. Tak naprawdę uważasz? No tak naprawdę uważam. Nie, tam. Że switch backside, tailside to jest dla mnie coś, czego bym nigdy nie osiągnął. Ale, na jeden z naszych słuchaczy umie switch backtaila. Tomek Kotrych. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tipy tutaj prosimy do switch backtaila. Najpierw naucz się jeździć na switchu. Wysoko oli, nie? I tyle. Trzeba umieć switcha. Dobra, to teraz coś powiedz o hejtorze. No, świetnie, już, koniec. Najlepsze wąsy. Najlepsze wąsy. Chyba jednak najlepsze wąsy. Fejki front crux, fejki 180 out. Nolly frontside 180 na switch backside 5-o. I switch flip na flacie. Mi bardzo się podobało, kiedy robił triki przez ulicę. To było bodajże na samym na początku. Na samym początku. Oli przez jedną ulicę. A potem frontside flip przez kolejną, ale tak nie widać tego jakoś super dobrze, no mam wrażenie, że wtedy właśnie kamerzysta trochę przysnął, czy coś w tym stylu. No nie wyglądało to dobrze. A triki przez śmietnik w Malmę? Uważam, że to mogłoby być takim klipem na Instagram w jego wypadku, no bo jest. Podejrzewam, że to mu zajęło za jakieś 10 minut maksymalnie. Już ci mówię, co było. 3-6 flip, poprzowit, nolly backside flip, fakey frontside flip, switch frontside flip, switch frontside heel flip i nolly backside heel flip. O, i w ogóle on ma tego switch frontside flipa taki maska flip. Tak, tak, no, tak. To jest w sumie bardzo częste, mam wrażenie, że akurat na switchu ludzie robią w taki sposób. No, no i też zauważyłem, taki hard całkiem flipowy. Inaczej. No. No. No i co? Illusion flip. Illusion tak flip. Zwany. To był The Hater Video. No. Także... No nie wiem. Uważam, że nawet taki hater nie uratuje tego filmu. No. Nie chodzi o to, że jest zły, tylko że no, nie ma nic, co by go jakoś specjalnie wyróżniało, moim zdaniem. Ale każdy lubi. Hejtora? No, każdy lubi hejtora. Ale dlaczego w zasadzie? To jest jak tydzień temu powiedzieć, dlaczego każdy lubi Maxa Palmera. No właśnie. No. Trzeba stworzyć jakąś listę najbardziej lubianych skate'ów. A może dlatego, że on sobie miesza białą koszulę z Big Boyami? To jest ciekawe włączenie. Ale co sądzisz o montażu? No, no właśnie. No dobra, brakuje mi słowa na zakończenie. I tyle. No,
westchnięcie tylko. Teraz muszę miło mówić. Miło? No, bo chcę, żeby chcę dostać paletę napoju. Zanim zaczniemy o tym mówić, jak się zapatrujesz w ogóle na sponsorowanie deskorolkowców przez firmy z napojami? Napoje energetyczne, od razu, do sedna. Nie, dla mnie to spoko. Tak? No. Dlaczego tak uważasz? Nie wiem. Ale dla mnie spoko. Ale tak jak już będziemy mówić o filmie, to moja koleżanka mi kiedyś... Jakim filmie? O Monsterze. Side Mission. Monster Energy Drink wydał film. Co jest dla mnie dziwne. Ale to zapewne miało miejsce w związku z tym dużym turem po Europie, jaki pewnie mieli tak. Jakiś czas temu. Moja koleżanka kiedyś zadała mi pytanie, dzisiaj mi się przypomniało, że dlaczego firmy deskorolkowe wydają swoje filmy? Czy chcą się pochwalić butami, deskami, czy o co chodzi? I powiedziała, że promocja produktu? No to też, że dla niej to nie ma sensu i że jak sobie ekipy są deskowe, ziomków jakiś, jak my na przykład, to dla niej spoko to jest. Ale tak się zastanowić, to faktycznie Monster wydaje film. To jest dla mnie trochę dziwne. Co, no co zaprodukujesz? Spodnie? Tam jeździli w Monstera, których pewnie nie można kupić w sklepie, a oni dostają jako sponsoring. Spójrz na to z tej strony. No Monster ma potężny team, jakby nie patrzeć. I dajmy na to, młodsza osoba ogląda taki właśnie film i myśli sobie, o kurde, te energy drinki napędzają ich do takiej fantastycznej jazdy na deskorolce. Wow, muszę się napić tego Monsterka. Tak, może ja też będę. Tak Monster, najlepszy film, na ile ja mów same dobre rzeczy mówię. Ultraviolet, poproszę. Czy w Polsce jest ktoś jeżdżący stricte dla Monstera? Nie. Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. No. Co sądzisz o filmie? Bo to, że poszło dużo kasy, to widać na film. Ja powiem, że muzyka, to już, no muzyka, ja jestem na nie. To jest chyba motyw przewodni dnia dzisiejszego. Zła muzyka. Kiepska muzyka tak. Do montaży. Świetnie. Ale nie mówię, że mi się jakoś tam wybitnie podobało, ale nie było złe. Nie było złe. No. Ale tak, nie wiem. No, spodziewałem się też czegoś innego. Na początku myślałem, że to będzie jakiś montaż taki typowo turowy. W sumie spodziewałem się czegoś mocniejszego, jakby nie to patrzeć. Też. Gabriel Fortunato. Świetny styl. No, naprawdę fantastyczny. On ma najlepszego heela. Jak on robi heel flipa? To jest szok. On ma przed sobą wielką przyszłość. Wydaje mi się, że on jest naprawdę młody jeszcze. Nie wiem, ile ma lat. Ale wygląda jakby był bardzo młody. Heel flip bank pod tym wiaduktem. Switchback side tail na łamanym murku w dół. Niesamowite to było. No nie, no tutaj fakt. I on dla Elementa jeździ też, nie? No. No. Także, no, gość jest dobry. Backtail, heel out nad hydrantem. Czy to jest ten backtail, gdzie on tak przestawiał nogę do tego heela? Tak. Bardzo mi się to podobało. Mi się jak też to bardzo zrobił, podobało. Że, to nie było tak, jak ludzie zwykle robią, że tak szurają, no. żeby przestawić. On wyglądał jakby uniósł tę stopę i no. ją po prostu ustawił we właściwym miejscu. Doskonałe. To mi przypomniało, mówiliśmy o Bastienie Salabanzi dla Cariumy. On tam miał ten swój part powitalny i u niego z kolei była bardzo podobna rzecz, no bo robił backside taila i wydaje mi się, że chciał zejść backside flipem, no bo właśnie tak on z kolei tak szurająco przesuwał tę stopę, ale no backside flipa nie zrobił, czyli może coś nie pykło, no. Ale to tak tam na marginesie. Backside flip z double setu, 6 schodów, to jeszcze w taką ten double set był jak w downhill. I parę metrów dalej kolejny double secik taki sam i switch truja. Nolly flip na backside boarda na rurce w dół. To jest w ogóle niesamowite. Mega mocne. Nie, ten przejazd mi się podobał bardzo. Tak, to trzeba przyznać. Co mogę powiedzieć? Naprawdę jest mocne. Jorge
SteamOS. No, no to ja jestem fanem gościa. Nie wiem, czy jestem fanem, ale naprawdę gość jeździ, ma taką technikę. No, dobra, bo ja zapomniałem jeszcze na samym początku się coś zapytać. Czy trzeba umieć Inward Hilla lub Noli Inward Hilla, żeby jeździć dla Monstera? Wydaje mi się, że nie, no bo nie? Dla Monstera jeździ Grant Taylor. Ja o tym nie wiedziałem do momentu obejrzenia tego filmu. Ja chyba widziałem już, jak jeździł, nie wiem, w czapce czy koszulce Monstera. Gdzieś mi mignęło. Ale w tym filmie jest tyle tych inwardów, że to szok. W końcu Marek zaprażny. I to tutaj to spokojnie, bo jeszcze przyjdzie wszystko czas. W swoim czasie. Fake od Jorge, dobrze mówię? Będzie Jorge. On z Portugalii jest. Nie Jorge w takim razie? A, nie wiem. Dobra. Ale wiadomo. Paskudne to z naszej strony. Frontside, tailside to fakie. I od razu po tym switch frontside, switch inward heel flip na frontside, tailside. On zrobił jeszcze switch inward heela, skoro mowa o inwardach. Switch inward heel na switch backside nosa. Tak. A to nie, to mi się pomyliło teraz. To wjeżdża w tej sekwie właśnie. Frontside, tailside to fakie i switch inward heel flip na nosa. Mój błąd. Byłem w szoku. Nie wiem, czy widziałem to na Switchu. Nie. Nawet Wiger tego nie robi. Switch frontside tailslide, switch heel out. I frontside noselide, big spin out. Zapamiętałem, jeszcze z początku robił backside big spina na backside taila. Na takich murkach, które są, zdaje się, w Berlinie. I one, wydaje mi się, że były przy jakimś akwarium, coś w tym stylu. W każdym razie ten spot dawno temu pojawiał się w info. Pamiętam takie zdjęcie, chyba też Benjamina Koiło, jak robił backside Smitha na takim murku. One są przy jakichś bodajże trzech schodach. Pewnie, coś w tym pewnie stylu. Znałam spot. Na pewno. Tak, na pewno. Jakbym ci pokazał to zdjęcie Benka, to na pewno byś wiedział. W Portugalii, jeśli dobrze pamiętam, są takie ławki i robi tak. Frontside landslide i nollie inward heel flip na frontside nose grind. Ale ten frontside nose grind to nie wiem, z 3 cm. No. Felipe Gustavo. Ale za to dla mnie jednym z mocniejszych trików, jaki tam poleciał. Noli inward heel flip na backside nose grind, noli frontside shove it out. No. Dziwnie, ale dla Monstera, jak chcesz jeździć, to musisz robić noli inward heela. Muszę sobie przypomnieć. A może też switch inward heela? No switch też musisz. Ciężka sprawa. No. To nie mój trik. Co potem jest? Potem jest montaż na kątach, tak? Tak. Którego tak. Ja nic się nie wypowiem. Nie umiem jeździć na kąta. Wiesz co, ja też nie czuję się, powiedzmy, jakoś dostatecznie kompetentny, żeby się tutaj wypowiedzieć, ale właśnie z Grantem Taylorem miałem problem, no bo nie wiedziałem, że on jeździ dla Monstera. A jest teraz mi, już wiesz. Jest mi bardzo przykro, że nie jeździł w Shaber Bowlu. Że go tam nie było. Chciałbym zobaczyć, co on by tam zrobił. A tam zrobił. Na Shaberze też szaleli, nie? Tam poleciał chyba backside boneless. Tak, na jakimś takim przęśle mostu, tak, no to jest most, jakby ktoś tam nie wiedział. To tylko tyle zapamiętam z jazdy na kątach. W ogóle też byłem w szoku, bo Run Glifberg też dla Monstera. No. A to akurat wiedziałem już. I widziałem go w butach Nike. Tak. To też było dla mnie bardzo. Czy on miał jakiegoś sponsora obuwniczego wcześniej? No właśnie nie, też się tak zastanawiałem. Musiał wczoraj kogoś mieć, ale nie potrafiłem sobie za nic przypomnieć. Cirka. Adio. Nie, to byłoby wiadomo. No, w każdym razie tak konsekwentnie tutaj było, no bo teraz była, jest duża część riderów na kątach. Na kątach. No, Armanto, Tom Shar, Kieran Woolley. On naprawdę wyjaśnił Shaber Bowla. No, to on tak właśnie nawrzucał tam. No ale mówię, to są kąty, to ja się nic nie będę wypowiadał. Nic nie wiesz. Nic. Zupełnie.
kogo tam mamy dalej? Charlie Munro. I dla Mini, dla Mini. Dla Mini jeździ dla DJK. To dobrze? No, ja bym powiedział, że dobrze, nie? Tylko mam z nim jakiś problem. Nie podoba mi się jego styl. Mi się właśnie jego styl nie podoba. Jakoś tak jest taki bardzo zgarbiony, no, kiedy jeździ. Ale nie wiem, coś mi nie pasuje w jego stylu. I tak szybko robi te flipy. To też mi jakoś tak. No, tam na przykład robi sobie... Front Smitha zejście truja. Front Smith zejście truja. I Front Smith frontside heel flip. Ale co innego, że robi te triki, a po prostu jego styl mi się, no, styl, nie podoba. No, nie siedzi, nie? Ale Charlie Munro zrobił fajny triczek na Vitosie. Robił Switch Nosemany, tam jest ta trójka, tak, na której zwykle ludzie jeżdżą. Robił właśnie Switch Ollie na Switchmany od tej trójki i schodził fakey flipem tam po stronie ulicy. Tak, tak, tak. Bardzo fajne. No dobra, ale dla Mini na przykład robi Varial Hilla na Kruxa. No i ja jestem fanem takich trików. Rap. Rap. Także tutaj jest. Tak też bym powiedział w stronę Felipe Gustavo. Dobra, Felipe, to musisz dostać tylko trakiem murek. No i musi to być truja na Kruxa, no, na nosegrinda ewentualnie, coś w tym stylu. Switch heel flip na switch manuala na Lloyd Banks przez, wiesz, przez tą przestrzeń. Tak, przez te schody. I ten switch heel, to nie wiem, to jest na wysokości jego kolan chyba. Boom. Tak wygląda. Musiałem sobie cofnąć chyba z 3 razy. Tak mi się bardzo podobał. A tak po prostu. No tak to nie, no, powiem, żebym zapamiętał za dobrze ten przejazd. No tyle, nie? Czekałem na następny. Czy to on? Czy to Nolly Inward Heel Flip Revert? Człowiek Nolly Inward Heel Flip, człowiek monster. Ty, może faktycznie wygląda na wysokiego, nie? Tak, bardzo. No. Marek zapraźny. Ale czy jest tak faktycznie? No nie wiem. Nie było żadnego triku na Stalinie. No, dziwna sprawa. Co się stało, no, Marku? Switch Inward Heel Flip na Switch Frontside Tailslide. Vigor. Ale on to robił na swoją. I fakey inward heel na switchback taila. Robił. Fakey flip na switch frontside nosa, zejście fakey flip i schodził w kąt. To bardzo mi się podobało. Świetne, świetne, świetne. I wspomniany Nolly Inward Heel Revert z wybitki przez barierkę. Tak, no nie, to tą barierkę to już kojarzyłem z innych filmów, nawet pamiętam na Primitive była, ale żeby zrobić właśnie Nolly Inward Heel Revert. A skoro mowa o Primitive, to Marek już nie jeździ dla Primitive. Nie jeździ. Ciekawe dlaczego. I ciekawe, gdzie trafi. Czy gdzieś trafi. Ale chyba już poruszyliśmy ten temat, nie? Tak mi się wydaje. No. No ale dostaje pieniążki od Monstera. No. To myślę, że styl sobie dobry radzi. Ja dobry jestem fanem. Styl. No. Od zawsze. Jeszcze ta jego odzież była dużo większa. Hellas. Tak, tak. No. Także. Chyba, że się to wymawia inaczej. Mm. Pewnie tak. Znowu ignorancja z naszej strony. Staje się, że Ela. Chyba tak. Tak mi się wydaje. No, już wszystko mamy wiemy. Mamy tutaj eksperta, więc... Właśnie, ale jest triczek, którego już nawet mówiliśmy w którymś epizodzie, przy jednym przejeździe. Nolly 3-6 pop przez murek Marek robi. I Nolly 3-6 popa nikt nigdy nie wybija, tylko szura po ziemi. No, no faktycznie. A to przez murek. To już drugi w tym roku. No. Może w tym roku dojdziemy do 5. Tak. A ostatni triczek? Nolly Big Spin Inward Heel. Szczerze? To jest trudne, ale nie podoba mi się. To wolę ten przedostatni. Nolly Flip na Frontside Noseblunt Slide. O, jeszcze robił Nolly Inward Heela na Frontside Nosegrind Revert. No ja ci mówię. Ale też pyk, 2 centymetry czy coś. Mówię tam ci, trzeba jeździć tak, że musisz robić Nolly Inward Heela cały no czas. No dobra, a goście z następnego przyjazdu, czy sądzisz, że któryś z nich robi Nolly Inward Heela? Ja mam już problem tutaj.
Bo Kevin Bechel został przedstawiony dla mnie, nie wiem. Muzyka nie pasuje mi do jego jazdy. Nie? Monster mi nie pasuje do niego. No, nie wiem. A jaki napój energetyczny do niego żaden pasuje? No, żaden. To, nie wiem, powinien pić miód pitny. Jest z Norwegii. Bo on jest into te wikińskie klimaty. No i co sądzisz o tym przejeździe? I tam był jeszcze jeden ziomek, nie? Którego nie znałem. A, wiesz co, on jest kolegą z teamu Kevina, jeździ dla Creature'a również. No, to super. Ale już od jakiegoś czasu on, mam wrażenie, że tak się częściej pojawia. On zdaje się, że jest, nie chciałbym skłamać, wydaje mi się, że jest z Kolumbii, może? W sumie tak, nazwisko nawet takie, Gonzales. To? Jan Carlos Gonzales, dobrze mówię? Carlos, tak, to pierwsze imię, no nie chcę się podejmować, żeby tutaj się nie wygłupiać. No w każdym razie, sieka na railach. No. Co tu dużo mówić? Ma kapelusz. Kontrowersyjny nie, temat. Nie jest to Fedora. No nie jest, ale też uważam, że jest źle. Ale na przykład Cody Lockwood jeździ w kapeluszu. On wygląda jak czarodziej. Tak. Dobra, pięknie, wszystko ładnie. Kevin wjeżdża tak. Oli z 11 schodów i frontside nose grind na różdżę przy 11 schodach. A wiem, że ty jesteś fanem Kevina. No to bardzo. No ja ogromnym fanem jestem. Tylko mówię, tutaj coś mi nie pasuje z tym przejazdem. To pewnie chodzi o muzykę. Kolega o nazwisku Gonzales, tak będę. Kolega z kapeluszem. Kolega z kapeluszem. Miał fajną sekwę. Na takiej ulicy w dół robił takiego nosebonka przez śmietnik. Przez śmietnik. On był przy tak jakichś trzech schodach, także robił przez te również trzy schody. Potem kolejny Oli z takich malutkich schodów, a od razu potem Oli przez taki długi double set. Tak. W zasadzie ja bym powiedział, że to nawet nie jest double set, tylko że to są dwie oddalone od siebie. Nie mogę się wysłowić. Oddalone od siebie schody i znowu. Trzy schody, przerwa, trzy schody. I tyle. Ale taka długa przerwa, więc to nie jest tak, że to jest faktycznie double set. Dobre, ale właśnie razie kolega backside 360 z 11 schodów. Szalony kapelusznik, ja bym powiedział. I Kevin wjeżdża backside boardside na jakiejś mega długiej rurze, nie wiem. To jest chyba jeden z najdłuższych backside boardów, jakie chyba tak widziałem. No. I nawet na filmach. U mnie tu już się kończy omawianie tego przejazdu. Dziękujemy. No niestety. Niestety. Dziękujemy. To wszystko. E-shot. Zapamiętałem jeden trik. Noli flip backside no slide? Nie ten. A jeszcze lepiej. To co? Noli heel front nose do fejki na tym spocie w Berlinie. Tym, o którym wspominałem wcześniej. Fajne. No ja tak, noli. Przykro mi, no bo miał bardzo mało. No. No na Culture Forum noli flip nose slide. I tam są takie trzy większe schody. Z tych schodów robi Noli Hilla w sekwie. I tyle, co zapamiętałem. Matt Berger. Frontside, boardside na takiej łamanej rurce. Berger. Zapewne. Burgers. No to tyle, ja mówię Berger. Matt Burger. Frontboard na takiej łamanej rurze. Tyle, co zapamiętałem. I dwa razy robił kickflip frontside 5-o. Nie ogarniam go. Matta Bergera? No, bo jest dla mnie taki nijaki. Tak, że jest naprawdę dobry. Ma dobry styl, ale że niczym szczególnym się nie wyróżnia. No nie. Justin Sommer. Od razu? Od razu. A ktoś był tam jeszcze? Kelvin Hoffler. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co mam o nim sądzić. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale odnoszę wrażenie, że to jest jego pierwszy part ever. Bo ja nie potrafię sobie przypomnieć, żebym widział go gdziekolwiek indziej niż na zawodach. No, na zawodach, na to Street faktycznie. League. I na Berixie. I na Tampie ostatnich. No, czyli na zawodach. No. Jakby nie patrzeć. Robił backside Smitha na murku pod górę.
gdzie wydaje mi się, że to jest spot, na którym Andrew Brophy miał kiedyś Crooked Grinder. To był taki fajny klip, gdzie on robił tego Crooked Grinda i obok stał ochroniarz. I ten ochroniarz go łupnął w nogę, kiedy on robił tego Crooked Grinda. Zapamiętałem to chyba tylko dlatego. Ktoś jeszcze był? Czy to wszystko? No mam problem tutaj z tym filmem. Czy od razu jest Justin Sommer? Między Ishodem a Mattem Bergerem. Był jeszcze jeden gość, którego imienia i nazwiska nie zapamiętałem, ale on zrobił Backside Nose Blunta na murku pod górę. Pod górę, tak. To było fajne. I po tym murku mam wrażenie, że łatwiej by było właśnie pod górę zrobić niż w dół. On był strasznie mały, taki bardzo zdradliwy. No, jakby robić Nose Blunta tak w dół, no, myślę, że... Ciężka sprawa by była. Że byłoby kiepsko. Dobra, Justin Sommer. No dobra, to gadaj. Co mogę powiedzieć? Dlaczego on jeździ dla Santa Cruza? Może mu płacą. No ale to jest takie dziwne, no Justin Sommer nie pasuje do Santa Cruza. Bardzo nie pasuje. Może płacą mu dobrze. Może. I teraz Monsterek też mu płaci. No. Napoje mu daje. Wszystko fajnie. No. Się kręci. Sekwa na Kulturforum w Berlinie. Frontside flip przez murek. Przez ten sam murek, co Austin Gillette Hilla robił. Na montażu former. Mm-hmm. Twój triczek, switch frontside shovit na flacie. Jakże. I z tych trzech schodów switch varial hill flip. Zapamiętałem dwa triki z tego partu. Czy to shovit będzie? Tak, właśnie. Przez rurę. To jak on go zrobił, no, to wyglądało jakby planował zrobić backside big spina. Backside big spina, no. Bo jakoś tak zatrzymał to. Ale to było fajne. I robił w tę trudną stronę, bo miał rurę za plecami, no, więc ciężka sprawa. No i hard flip frontboard. Hard flip frontboard. Blacha trick. Tak? Ale blacha nie zrobił ostatnio pod kamerę. Może następnym razem. Ale zrobił, widziałem już na jakiejś nagrywie. Także blacha robił. Możesz pozdrowić teraz. Pozdrawiam blachę. Pozdrawiamy, no a jakże. No i na tym, na Lloyd Banks z tych trzech schodów. Mm-hmm. Backside, big spin, kickflip. Te schody nagrywane były właśnie od boku, one wydają się długie. I tyle. Aurelien jest następny. Aurelien Giroux. Jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mogę powiedzieć. Mam z nim problem. Mam z nim ogromny problem. To jest człowiek, który dwa triki dla mnie tylko potrafi. Dobra, trzy. Czyli jakie? No dawaj. Hard flip. No. Truja. No. Backside kick flip. No. I tyle. Ale każdy musi mieć swoją firmóweczkę. Ale ile można? No. Można by było zadać to pytanie w kontekście Andrew Reynoldsa. No dobra, przepraszam. No. Nie, to nie jest tak, że ja bronię tutaj Aureliana, no bo jest monotematyczny i też jakoś, no nie wiem, nie przekonuje mnie za bardzo. No nie, do mnie też nie. Najdziwniejsze jest to, że jest z Francji, a nie jeździ jakby był z Francji. Że tak powiem. No. No, miał moment, kiedy był na jakimś montażu i jeździł na tym Hotel de Ville. Tak. Tak powinno się to wymawiać? Chyba tak. Swoją drogą, powinniśmy zrobić jakąś taką kompilację naszego zastanawiania się, jak co się wymawia. Myślę, że w każdym odcinku się to przewija. No. No dobra. Ale dobra, niech już będzie, no, jeździł, że... Jeździł na Hotel de Ville, a tam przecież Ryby Gillet, no duża część ekipy Klisze, czyli ta techniczna deskorolka bardziej. Tak. Ale co, no dobra, no jak już powiedziałem, że ma trzy triki, to powiem kolejny. Na tych schodach, co ja nie wiem, jak się nazywa ten spot w Berlinie. Jest tam zwykle za plecami riderów napis za naszą wolność i waszą. Tam, tak, żeby podpowiedzieć, co to jest za miejsce. Więc... Jeżeli ten spot ma jakąś nazwę, w komentarzu. Tak, proszę. Truja ze schodów. Tak. I zaraz z dostępnych schodów laser flip. Czyli umie cztery triki. Umie cztery. Dobra, pięć, bo widziałem na Instagramie varial flipa robił.
Nie. Tak. To niemożliwe. Ale na flacie, nie jest tam z 30 schodów. A, to okej. I to mi się podobało akurat. Cavalerial kickflip w bank pod wiaduktem. Tak, tak. Na tym samym bęku Kevin Beckel przecież tego harda Oli próbował, co spadł na twarz. Faktycznie. Nawet przewinął się tutaj klip z Kevinem, tak. Z jego uszkodzonym okiem. Straszne. I tutaj już się kończą triki Aurelina u mnie. Coś masz innego? Zapamiętałem jeszcze jego... truje z takiego naprawdę, naprawdę długiego setu. I jeszcze ale... backside flipa robi. Właśnie przy tych schodach jest taki murek, nie? I przez cały ten murek. Przez cały no, murek. To było imponujące, to było muszę imponujące przyznać. Akurat. No ale tak, to tyle. Rudy? No Jezu. No mogę. To paskudne, mogę. Żeby tak mówić. Rudy. No dobra. Giovanni Viana. Myślałem początkowo, że jest Włochem. Na początku też myślałem, że jest no, Włochem, ale on jest z Brazylii. Tak. Mm. Giovanni. Przecież, Giovanni. Przecież... Włosko w drzwi. Wiadomo. Giovanni Reda. Jeszcze był? Jest, jeszcze nadal. Jest. No jest, no. Ja myślałem, że to będzie ostatni part. Też myślałem, bo gdzieś nawet przeczytałem, że jakiś wybitny przejazd. Na filmie Primitiva lepiej wrzucił. A czy myślisz, że to jest wybitny przejazd? Nie. Naprawdę. No, niestety no, też tak no, myślę. Myślałem, że będzie lepiej. Mm. Mimo, że jest dobrze, ale jest lepiej. Jego firmówka to chyba Hurricane, co? I uważam, że te wszystkie motywy na fejki. Też. Aczkolwiek tego w tym przejeździe prawie nie było. Nie było jakichś tam... Szaleństw na fejki. Murek był tak pod górę. Frontside tail slide. I był później niżej murek i przechodził z tego tail slide'a na frontside nose grind. Mi oczywiście się podobał trik na placu Grzybowskim. Tak. Oli przez gap między murkami na backside lipa zejście showwit. Jeszcze nie tak dawno temu na formerze mówiliśmy, że chłopacy tam pocisnęli. No, my tam jeździliśmy przecież, tak odległość jest spora, nie? No, no. Robi coś takiego. Wariat. Hill na front taila do fejki, to było na placu Trzech Krzyży? Tak. Tak, ktoś nam podpowiedział niedawno, że... W końcu wiem, jak się nazywa spot. Ale wow, taki no. Triczek. Hill flip na backside 50 na murku w dół. Ja bym nie zrobił. Nie. Frontside crooked na murku, gdzie ciągle przypominam Wigera, no bo go lubiłem, gdzie Wiger na jakimś swoim solowym przejeździe robił takiego długiego backside taila, gdzie jak on przejeżdżał, no to ten przejazd był w czerni i bieli i tam zmieniało się na kolor w tym danym momencie, także żeby jakoś tam podpowiedzieć, co to za miejsce, no naprawdę, naprawdę długi frontside crooked, zejście do fejki. Backside blunt slide na rurze przy 8 schodach? I następne 8 schodów i rura backside hurricane. Boom. Ale ostatni trik. Cavalerial frontside nose slide na murku w dół. I odjazd to fejki. Ale ten murek nie był jakoś tam bardzo duży, mam wrażenie. No nie był. Więc... I no nie wiem, no mam wrażenie też, że coś innego by mogło być na Ender. No faktycznie, wydaje mi się, że miał mocniejsze rzeczy. Ale ja go lubię akurat. No, tak, on, tak. Jest akurat dla mnie git. Jest dobry. No. Jest dobry. Enderek. Ja mam pytanie, czy... Czy jest jeszcze sens omawiać to, co robi Nigel? Bo Nigel nie wyda już nic lepszego. To jest jedno. A ja mam pytanie, czy to, co jest na początku, ile Monster zapłacił, żeby mógł tam nagrać? Na tej rurze. Masz na myśli ten spot? Tak. Mhm. Są tylko kamerzyści i... I duża, pusta przestrzeń. Tak. No to zostało wykupione. To jest lotnisko, czy jakiś dworzec? Czy co? Tam poleciała gruba kasa, żeby Nigel mógł po prostu pojeździć. I przyznam szczerze,
że zapewne dla niejednej osoby te triki byłyby naprawdę, naprawdę niezłą sieką, ale to wyglądało jakby on po prostu, no nie wiem, robił to dla zabawy, no. Tak po prostu. I w zasadzie, no mówię, no Nigel nie wydał już nic lepszego. Jak wydał w tamtym roku przejazd, tak? Co był takim bęgierem mocnym. No. I już koniec. To był szczyt chyba. Tak, już, już. No, ale kto wie, może ktoś tam dalej będzie jeszcze próbował przebić samego siebie. I co? Z tych schodów w Berlinie, co już wspominałem. Switch frontside kickflip i od razu te następne schody nollie inward hill. No więc mówię, oddam mu to, że ma dobrego nollie inward hilla. No tak. To trzeba przyznać. Backside crux na łamanej rurce. Ja nawet tutaj się nie wypowiadam, po prostu. No. Dobry part, ale jak na niego nie jest szczytem. No nie. I na koniec, nie? 50. Przy ilu? Z 50 schodów tam było? Rura przy jakichś 50 schodach? I tyle. No, może 50 to nie, ale... Dużo. Dużo, dużo. No, to też taki double set był, nie? Sądząc po ilości schodów, no to nie wiem, jaki set. No i co? I tutaj się kończy omawianie. Dziękujemy. No, ale nie, Monster, wyślijcie. Ja nie chcę. Ja chcę. Dla siebie. Fioletowe, bez cukru, poproszę. Jeszcze wybrzydza. Dziękuję. Blue Flowers. Przepraszam, bo jem. Smacznego. Delfinium. Delfinium, tak się montaż nazywa. Blue Flowers to jest firma robiąca ciuchy. Z Manchesteru. Tak. Generalnie zmienili nazwę z Pilgrim. A Delfinium to jakaś rodzina kwiatów niebieskich. Więc no. Wszystko się łączy. Wszystko się łączy. Wszystko jest przemyślane. No, ja muszę przyznać, że jeśli chodzi o nagrywanie, to jest najlepiej nagrany montaż w tym tygodniu. A, przepraszam, jeszcze będzie jeden montaż, ale to jest jeden z dwóch najlepiej nagranych montaż. I tutaj nie przyczepię się do muzyki. No, naprawdę. Mimo, że mało trików zapamiętałem, takich godnych uwagi dla mnie, że tak powiem, to bardzo polecam sprawdzić. No. Kameramenem był tutaj na przykład Buszek. Tak, tak, tak. Gdyby przypadkiem słuchał, serdecznie pozdrawiam starych kolegów. Co ci wpadło w oko? Był na początku gość, który nazywa się Jeremy Jones. Tak. Wydaje mi się, że gdzieś mi już mignął na Instagramie. Może być. Może być. Miał jeden trik na Southbank, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Jak ten power slide? Power slide to swoją drogą, to magenta mocno. Ale poprzowit na nose tala i nollie shovit pod bank z tego nose tala. Nie, mi się podobał ten power slide. No bo magenta, Leo power Vance. Slide na pivota, na bankach, we wspomnianym Londynie. No. No, Kuba Korneluk był, robił no complya z tego gapu na Pałacu Kultury. Tam gdzie jest ten właz jakby. Tak. No. No complya z tego. Jeszcze nie widziałem. Myślisz? No. A Juraś nie robił? No complya? Wydaje mi się, że ktoś robił. No, ale dobra, i tak, czy kto robił, czy nie robił, to i tak no complya zawsze... Pamiętałem jeszcze tutaj na montażu Rianę Evans. Zapamiętałem, bo w sumie u niej zobaczyłem na Instagramie, że ten montaż został wypuszczony. Ona spoko. Chwalę ją, no bo dobrze na kontach. Dobrze na kontach, naprawdę. Wydaje mi się, że ona w jakimś stopniu przez Polara jest wspierana. Tak. Coś w tym stylu. Robiła backside blanta do fejki na bęku, a potem jeszcze backside blanta zejście 2.7. Fajne, fajne. Chciałbym też robić. Nie wiem, jak się wymawia imię i nazwisko. Pisze się J-I-R-I. Imię. Nazwisko Bulin. O, tak daleko przeszedłeś już. Nollie kickflip crux i poprzowit frontside nose grind to fakie. Czyli takie dwa triki mocno na rapie, nie? Trochę tak.
To się cofnijmy. Co byś chciał powiedzieć jeszcze? Harry Lintel. Mocna część tego montażu. Robił switchback Taila zejście Big Flip. To jest dobra rzecz. Na switchu. No. Mike ma. I był pad. Burkę. Burkę. W sumie bardziej zainteresowało mnie to, że on w ogóle jeszcze żyje. Że żyje, ale po pierwsze strasznie chude nogi, to jedno. No. Po drugie strasznie dziwny styl. To tak jakby nie kontrolował tej deski za bardzo. Tam switch heela robi na koniec jednej sekwy. I no jak twierdzę, że switch heela każdy robi dobrze, tak tutaj, tak. Tak nie będę się czepiał, bo kamera chodzi dobrze i tutaj muzyka pasuje, także tutaj się nie czepiam już. Kamera chodzi dobrze, wstawki też uważam, tak, że są w porządku, tak. Właśnie tak w dużej mierze z błękitnymi kwiatami. Mm. No także wszystko jest spójne. Tak. Nagrane dobrze. Taki bez szaleństw, ale spoko. Mi się jeszcze podobał varial kickflip na nose manuala i zejście w bank. Faktycznie. No. Wspomniany Jiri Bulin ma generalnie fajnego flipa, takiego tak szybko go łapie, tak. No, że długo leciał w dół zanim go. Ale tu się nie czepiam niczego. Nie będę. Tu, chociaż coś. Ale chodzi o to, że nie chcesz, czy że nie masz nie, czego właśnie się czepić? Nie mam czego. No, w zasadzie. No. Muzyka pasuje. Jak najbardziej. Kamera chodzi dobrze. No nie. Czy to byłby montaż tygodnia? Tak uważasz? Mógłby być. Mógłby? Będzie na drugim miejscu u mnie. Ale myślę, żebym do niego wrócił. No. Dobra rzecz. Tak. Assets. Assets? Tak się montaż nazywa. Dobra, ja zacznę. No, bardzo proszę. Muzyka no nie siedzi mi, nie? Nie? Ale montaż tygodnia. Tak? Tak. A co na to wpłynęło? Kamera. Ja w zasadzie nie wiem, co na to wpłynęło. Nie, no bo, kamera. No bo w tym rzecz, że po prostu dobrze się to oglądało. No tak, od początku do końca. Triki nie były jakieś też mega mocne. Ale faktycznie, ta praca kamery robiła swoje. Robiła swoje. Ktoś wiedział, co wiedział jak to obsługiwać. Nawet, że tak powiem, miałem wrażenie, jakby to był montaż Pop Trading. Jakby Jan Martin Step to nagrywał. A kto był kamerzystą? Nie wiem. Nie wiesz? Znaczy, nie znałem gościa. Aha. No, nawet nie wiem, jak pan. Tam było na koniec montażu podany, kto jest kamerzystą, ale nie znałem go. No, w każdym razie podobało mi się. No. Matlock Bennett Jones dla New Balance. A jeździł dla Converse'a. A to jest montaż od New Balance. Może więcej płacą? Pewnie tak. No bo o co chodzi z tymi sponsorami obuwniczymi? Mają płacić. Mają płacić, no tylko tyle, no, nie? Myślę, że to jest zawsze największa kasa obecnie. No bo za deski, no nie bardzo. Za traki, no absolutnie. Promodel traków, to jest dla mnie dziwna za sprawa. Za kółka? To już nie wspomnimy. No. Chyba, że za monstery. Myślisz? Miałeś jeszcze okazję, żeby powiedzieć, ile tam tych monsterów chcesz. No paletę całą, nie? Paletę? No. Ile ma paleta? Nie wiem. Pewnie dużo. No, to ja z jakiegoś jednego mogę wziąć. Ty chcesz klub matę, czy coś. Może być z tym trudniej. Nikt jeszcze nie jest sponsorowany przez klub matę, no tak mi się wydaje. No to w końcu, ktoś musi być pierwszy. No. Zobaczymy. Najeżdżany switch frontside nose grind, fakey flip out. A, fantastyczne. Na takim płaskim mureczku przy czterech schodach. Fakey pop shove na switchmeny, zejście w switch front shove. Uwielbiam ten trik. To jest piękne. Manual, zejście impossible. I tutaj w zasadzie, no co, widzisz manuala, schodzi ktoś impossible. Nic nie zareagujesz, ale chodzi mi o pracę kamery. Kamera była praktycznie pod deską. Że kamerzysta pewnie to zawinięcie tego imposa słyszał tuż obok twarzy. No nie wiem, świetnie to wyglądało. Co myślę, to na pewno był GH5 Lumix albo GH5S. Tak mi się wydaje.
Bo właśnie Jan Martin Snaps Pop Trading używa też tego sprzętu i podobnie nagrywa. Mhm. Także obstawiam, że to ten sprzęt. Dla mnie ciekawostka było Manu zejście frontside flip. No. W tę stronę jest bardzo rzadki. No, bardzo to rzadki. Prawda. No. Switch backside 5-0. Switch frontside 180 out. I nollie flip na backside Kruxa na ławeczkach. Czy może być lepiej? No, switch backside 5-0 to jest piękny trik. Nie wiem dlaczego. Switch backside 5-0 i schodzisz od razu. A na swoją nie? Też, ale jakoś tak jak widzę, że to jest backside 5 na switchu i frontside out, mi się strasznie podoba. Swoją drogą zawsze mnie to ciekawi, że na pewno wiele osób ma też coś takiego, że uważają, że dajmy na to. Powiem jak jest w moim przypadku, że uważam, że heel na swoją nie. Na switchu tak. Na switchu tak. No. Że niby to samo. Ale jednak ale nie. No, że na switchu wygląda dobrze, a na swoją już najczęściej nie. Ale to na marginesie. Noli z murka i ten murek w ogóle był na czterech schodach. Tak to zbudowane jakoś dziwnie było. Mhm. Wiesz, cztery schodki i na tych schodkach murek był. Noli z tego i od razu nogi ustawione do noli backside flipa z trzech schodów. A, ja myślałem, że to fejki. Noli. Hmm? Na fejki byłoby trudniej. Czy ja wiem. W tym wypadku. Ale z murka, tak. To może. Bo ze schodów? Z fejki? Ciężka sprawa. Chyba z noli trudniej ze schodów. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Matlock Bennett? No ja jestem fanem, tylko za mało go było. I w sumie na jednym spocie. Na jednym spocie. Backside tail. Pop out. Shove. Przechodzi tak płynnie do fejki, half cup Kruxa od razu. Tak. Potem zawija. Zawija sobie. Frontside tail slide. I frontside blunt slide, backside flip out. I to wszystko na jednym murku. Na jednym murku. Ciekaw jestem, ile podejść było do tego. No bo na moje ciężka sprawa. Czy frontside, blunt slide, backside, flip out to jest też jakiś modny trik? Czy modny? Cały czas go widzimy. Ale fakt jest faktem, jest bardzo często. Massimo Cristofoletti. Frontside, no slide, nollie heel out. Na murku i jeszcze przez taki chodnik, nie? Na ulicę. To było piękne. No bo tak nagrane dobrze, że ta kamera dosłownie była pod deską. Tak, tak. Myślę, że gdyby nie zostało to nagrane w taki sposób, byłoby ciężko to docenić w sumie. No. No tutaj kamerzysta się postarał. No. No. No nie czepiam już się net muzyki. Nie będę. Jeszcze zapadł mi w pamięć triczek od Charlie'ego Munro. Robił switch ollie przez barierkę. Na switchmanu, tak. na chodniku poniżej. To switch ollie to było takie fajnie wypchnięte. Jak to z któregoś Tony Hawka można było zapamiętać boned ollie. Tak, tak, tak. Czymkolwiek to jest. Switch truja pod krawężnik i tak samo nagrywa, piękna. Ta switch truja w pewnym momencie była nad kamerą. I switch heel flip, switch back tail, shove it out. No ja jestem tutaj fanem. Myślę, że warto obejrzeć choćby dla samej pracy kamery. Jeżeli chcielibyście się nauczyć czegoś, no to nie wiem, materiał edukacyjny. Tak. No. Naprawdę. Dobra rzecz. To może być montaż tygodnia. No spoko. Niech tak zostanie. Niech będzie. Koniec. Koniec. Czekaj, jaki koniec? Konwersy One Stary z Oldtimersem w rozmiarze 43, poproszę. Aha. Kariumy Katiba rozmiar 46. Jaka kolorystyka? Czarne z brązową podeszwą. Aha. Klub Mate dla ciebie. No. Monstery dla mnie, Ultraviolet. I long sleeve. Jaki chcesz rozmiar? Może być MK. MK. I dla mnie XL od Siano Skate, także Paweł, pozdrawiamy.
Jesteśmy już urządzeni, jakby nie patrzeć. No. Dziękujemy z góry. No, dobra, żarty żartami. Fanty dla zwycięzców konkursu zostały wysłane. Wysłane. Prawdopodobnie do pochwalą się na Instagramie. No, dajcie znać po prostu, tak. czy wszystko jest w porządku, czy dotarły. No, możecie wysłać fotki z fantami, zadowoleni tak. Zwycięzcy. Może następnym razem będzie więcej tak. uczestników konkursu. Zrobimy kiedyś jeszcze konkurs. Za trudne Udasz. Pytania były? Pewnie tak. No gdzie tam? Tak, no. Trzeba myśleć za dużo. Ja bym tak nie mógł. Za dużo myśleć? No, to ja bym stał w konkursie nie brał udziału. Po co? Wymagamy za dużo. Zadałeś 3 pytania, no. więc... Nienormalny jestem. Tym razem jedno pytanie. Jedno jeszcze odpowiedzi do wyboru. Tak. No ale co, i tak dziękujemy Semperowi, nie? Za... Jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Za wsparcie. No, wsparcie trafi do młodych skejcików, tak. więc... Świetna sprawa. Czy może być lepiej? Nie. No, absolutnie. Co chciałem powiedzieć? Chciałeś złożyć życzenia świąteczne? No już w zasadzie, jeśli to słuchacie w premierę, to co? To nie oblewajcie nikogo. Siebie też nie. Lepiej wyjść na deskę. Lepiej wyjść na deskę. No. Nagrać coś, wysłać do nas. No. Żeby było o czym mówić, o polskich montażach. Tak. Tylko pamiętajcie o muzyce. No. Jest gruby rap ma być. To już jestem na tak. 36 Mafia? No to już w ogóle, nie? To już wiadomo, montaż tygodnia. Od razu? No. Dobra, co chciałem powiedzieć. Zrobiłem ankietę u nas na Instagramie. Ludzie chcą filmy stare. Jakie filmy? No stare, żebyśmy sobie umówili. Ja już mam listę przygotowaną. No dobra, questionable video. Mam nawet polski film na liście mojej. Jaki? Garaż 3. Bardzo chętnie. No i o to chodzi, to mi się podoba. Chcę przypomnieć Krzyśka Jurkowskiego. No, także u mnie jest taka lista dość spora filmów. Wywiady, rozmowy, wywiady, jak to nazwać, będą. Jeśli się uda, to jeszcze w tym miesiącu będzie pierwszy. I w maju, jak dobrze pójdzie, będą 3. Ja nic o tym nie wiem. No widzisz, ja działam, nie? I teraz ciekawostka. Jeśli się uda, ale to trzeba poczekać od 2 do 3 miesięcy aż. To u nas będzie... Mogę powiedzieć? Kto? Nie, może lepiej nie. Nie mogę? No bo jakby nie wypaliło, to będzie kiepsko. Dobra, to nic nie mówię. Może u nas będzie. Może u nas będzie. Kropka. Zastanówcie się kto. Bo miejcie teraz dylematy wielkie. Kto może być? Powiem tak. William Strobeck. Dobra, chcę Strobecka tutaj. Znaczy nie jesteśmy... Za starzy? No, z trochę. Ja tak średnio za fioletowym przepadam. Ja jestem wielkim fanem Monstera fioletowego. No i dobra. No i już, nie? Już Strobek jest zaproszony. Powiem tak. Bardzo duży wkład w polską deskorolkę miał. I tyle. Tyle mogę powiedzieć. To może być każdy. Może to być ty. To miał wkład w polską deskorolkę, jak nie wiedzieliśmy, że my będziemy jeździć na deskorolce. Muszę się zastanowić, żebym ja też wiedział, z kim będę no. Także tyle. Dobra. A. No właśnie. A. I tyle. Pierwsza litera imienia jest na A. No. I tyle. Jak mówisz, żeby nie mówić, to nie mówię. Pewnie. No. Ale na to bym się przygotował, bym no. chciał dużo zapytać i dużo pewnie by nam opowiedział. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, oby się udało. Ale wstępnie jest na tak. Także tylko czekać. Niedługo zatem startujemy z nowymi sekcjami, można powiedzieć. Będzie się działo.
Dzieją się rzeczy historyczne. Oczywiście, że tak. Jak to zwykle Bartek mówi. No dobra. Dzięki za słuchanie. Jest już późno. Trzeba iść spać. Tak. Mamy 10 rano. Nie, nie mów, która jest naprawdę godzina. Nie mów, o której nagrywam. Jest 10 rano. I tyle. No. Niech tak zostanie. Do zobaczenia na desce. Yo.